niedaleko ulicy Krótkiej w Skarszewach rozpoczęto budowę gazociągu, czyli długo wyczekiwanej inwestycji dla całej gminy. Niesamowicie ważna chwila dla Skarszew, rozpoczęcie budowy sieci gazowej. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia dla rozwoju naszej gminy, dla rozwoju przedsiębiorczości, dla kwestii ochrony środowiska. Bardzo długo na to czekaliśmy. To były dziesiątki rozmów, spotkań, analiz przygotowywanych wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa. Bardzo serdecznie inwestorowi dziękuję za tą odważną decyzję. Wiąże się to też z analizą potencjału gospodarczego, rozwojowego Skarszew, ale także z inwestycjami, które rozpocznie gmina. Mam na myśli budowę kogeneracji przy istniejącej kotłowni miejskiej, która umożliwi również odbiór części tego gazu, który będzie trafiał do Skarszew, ale da nam dodatkowe moce, jeśli chodzi o energię cieplną, którą będziemy mogli zasilić czy nasze inwestycje, czy powstające osiedla właśnie w Skarszewach. To jest inwestycja, którą w całości pokrywa inwestor, czyli Polska Spółka Gazownictwa. Kwota około, jak pamiętam, 8 milionów złotych. Gmina nie ponosi tutaj kosztów przy tej inwestycji. Zgodnie z założeniami w trakcie roku ta inwestycja powinna być zakończona. Gazyfikację gminy Skarszewy planowano już od dłuższego czasu. Ta inwestycja, bo kiedyś pełniłem również stanowisko wiceburmistrza, już za nas, jak gdyby było to przyobiecane, że kiedyś będzie zgazyfikowanie. Ogromnie się cieszę, że zostało to fizycznie rozpoczęte, bo w Skarszewach takie stanowisko już przez społeczeństwo chodziło, że ze względu na koronawirus nie będzie tej inwestycji. Bardzo ogromnie cieszę się, że rozpoczęcie dzisiaj nastąpiło. Z tej inwestycji skorzystają nie tylko mieszkańcy gminy Skarszewy. Jest to inwestycja wielce wyczekiwana nie tylko przez mieszkańców, ale również przez podmioty gospodarcze. Ta inwestycja to początek, w zanadrzu jest rozbudowa kolejnych odcinków i myślę, że znacząco wpłynie to na poprawę komfortu życia mieszkańców, co pozwoli na zwiększenie atrakcyjności naszego miasta, jak też gminy. Pomimo trwającej pandemii, gmina Skarszewy nie ustaje w rozbudowie. Dzięki takim właśnie inwestycjom komfort mieszkańców znacząco się poprawia, a to bardzo cieszy. Polecamy również zobaczyć. Skarszewy dynamicznie się zmieniają, właśnie otwarto park handlowy oraz co słychać cykl rozmów odcinek 4 Jacek Pauli. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.